Miło mi bardzo serdecznie Państwa powitać na dzisiejszej konferencji prasowej z okazji oficjalnego otwarcia Centrum Technologicznego Machiną w Starej Lipicznej. Good morning, ladies and gentlemen. My name is Agnieszka Borowska and I am a representative of Machino, Polska, Poland. I'm very happy to welcome you all to this press conference that we have here to mark the official opening of the Machino facility here in Poland in Starej Lipicznej. Otwarcie Centrum Technologicznego w Polsce to odpowiedź firmy Machino na oczekiwania naszego rynku, rynku klientów, wynikające z ciągłego rozwoju polskiej gospodarki. Machino opening this technical facility in Zalewiczna is our response to the requirements of the Polish market. Chcielibyśmy Państwu osobiście przedstawić nasze perspektywy dla polskiego rynku oraz plany na przyszłość. And we would like to personally present to you our perspectives for the future development on the Polish market. Dlatego też chciałabym Państwu przedstawić pana doktora Andersa Ingemarsona, company president and CEO Machino Europe, który opowie o planach firmy Machino dla polskiego rynku. And I would like to present to you Mr. Anders Ingemarsson, who is the CEO of Machino, who is going to tell you about our plans. Dr. Ingemarsson, the floor is yours. Thank you very much, and thank you for joining us on this very important day. Since this is the first press conference, is it difficult to hear? Since this is the first press conference that Machino has in Poland, I will start by giving you a short background of who Machino is and what we do around the world before I come to our activities in Europe. Ponieważ jest to pierwsza konferencja prasowa Machino w Polsce, chciałbym najpierw przekazać Państwu kilka informacji na temat naszej firmy, naszej działalności na całym świecie, a potem opowiem Państwu o tym, co robimy dobra. So Machino was founded in 1937 by its founder Sunetsu Machino. We have today a turnover of $1.4 billion and around 4,300 employees worldwide. Firma została założona w 1937 roku przez pana Sunetsu Machino i nasz obrót roczny to 1,4 miliarda dolarów, natomiast zatrudniamy w tej chwili 4,300 pracowników mniej więcej. When Machino started, he started to focus on small milling machines. And this is a picture of the factories at the headquarters site in Tokyo in 1950, where Mr. Machino started with 15 employees some time ago. I na początku zaczęliśmy od małych frezerek. Tutaj widać zdjęcie naszej pierwszej fabryki z 50 roku i wtedy mieliśmy tylko 15 pracowników. Here you can see one of the first jig boring milling machines that was produced in 1958. To jedna z naszych pierwszych maszyn, która została wyprodukowana w 1958 roku. And this machine is produced today as well, and meanwhile we have produced close to 30,000 machines of this kind, and you can see that the design is a very long-term design, so it has been lasting for many decades. I te maszyny produkujemy do tej pory, od tamtej pory wyprodukowaliśmy prawie 30,000 takich maszyn, jak widać ich wzornictwo jest ponadczasowe. Machino has been a pioneer in many respects. Nasza firma jest pionierem. Machino was the first Japanese supplier of NC milling machines. I byliśmy pierwszym japońskim dostawcą maszyn do obróbki. Machino was the first producer of machining centers in Japan. I byliśmy pierwszym producentem centrów obróbkowych w Japonii. In 1966 roku. Machino was also the first Japanese producer of transfer centers in 1972. Since Machino started with high precision parts, and many of the customers were in the camera
camera industry. They started with high precision vertical milling centers. I zaczęliśmy od maszyn, które produkowały części bardzo precyzyjne, ponieważ jeden z naszych klientów na początku zajmował się produkcją aparatów fotograficznych. And then expanded into die and mold companies. Następnie przeszliśmy do rynku die and mold, matryc i form. But these die and mold makers, they needed not only milling machines, they also needed EDM, electrical discharge machines. Ale oczywiście im nie były potrzebne tylko i wyłącznie frezarki, również potrzebowali maszyn do obróbki elektroerozyjnej. So in the late 70s, early 80s, Makino decided to enlarge the portfolio also by EDM. Więc w latach 70-80, na początku lat 80 również rozszerzyliśmy naszą działalność na maszyny EDM. First with wire electrical discharge machines and later on with sinker. Najpierw zaczęliśmy od wycinarek drutowych, a potem zajęliśmy się również produkcją elektrodrążarek głębi. And with that they could offer the whole portfolio that the mold maker in Japan needed at that time. I mieliśmy, oferowaliśmy całe portfolio wszystkich maszyn, które były wtedy potrzebne w Japan. Then in the late 80s, Makino introduced the first horizontal machining center. Pod koniec lat 80. Zaproponowaliśmy pierwsze HMC, czyli poziome centrum obróbkowe. And in the early 90s they started with a series for automotive, more high volume part production for the automotive industry, the so-called J series. And we founded a company called Makino J, particular for this kind of machines and industry. A na początku lat 90. Zaczęliśmy również produkcję maszyn dla rynku motoryzacyjnego, gdzie potrzeba było wprodukować wiele części w dosyć krótkim czasie i rozpoczęliśmy serię J i otworzyliśmy też nową firmę, która nazywała się Makino J, Makino J. So and then around 15 years ago Makino started to put a very strong focus on the aerospace industry and this was one of the first machines for 4-meter structural parts in aluminium manufacturing. 15 lat temu zaczęliśmy również bardzo poważnie zajmować się przemysłem lotniczym i tam stworzyliśmy pierwsze maszyny, które mogły produkować części aluminium. Today we are represented in all continents all over the world and you can see that we have quite a few locations in Europe out of the total number of locations. Jak widać w tej chwili mamy swoje przedstawicielstwa na całym świecie w wielu różnych krajach, tak jak widać na obrazku. The main production plant is in Japan, in Atsugi, where we have more than 1,200 employees. Nasza główna fabryka mieści się w Japonii, w Atsugi, i tam zatrudniamy 1,217 osób. Here we manufacture around 80 vertical machining centers and EDMs per month. I tutaj produkujemy ponad 80 centrów obróbkowych miesięcznie. And in a special spindle manufacturing building, we produce 500 spindles per month. I produkujemy tam również 500 rzeczami miesięcznie. In Katsuyama, which is here on the foot of Mount Fuji, we have more than 400 employees, where we produce 100 horizontal machining centers and also 7 to 10 large machining centers. Large, with large I mean for structural products which are between 1 and up to 20 meters. 20 meters is the maximum that we have. Mamy również fabrykę w Katsuyamie u podnóża góry Fuji i tam produkujemy poziome centra obróbkowe, a także duże maszyny, które mogą produkować elementy o maksymalnej długości 20 metrów. This factory is in fact in a national park, so if you are not allowed to build it too high, you are not allowed to see it if you come outside the national park. But it's well hidden here in the woods and it's a very beautiful surrounding. And the advantage here is that the ground is very stable and the stability of the ground is important when you want to reach a very high level of accuracy and precision. Nasza fabryka w Katsuyamie znajduje się na terenie parku narodowego, dlatego nie mogliśmy ani tej fabryki zbudować zbyt wysokiej, ani zbyt wielkiej. Właściwie jej nie widać, jest dobrze ukryta w lesie, ale nasza fabryka ma swój plus, oprócz tego, że znajduje się w pięknym otoczeniu, również jest tym plusem to, że
w tym parku narodowym jest bardzo stabilna ziemia, co ma ogromne znaczenie przy produkcji bardzo precyzyjnych części maszyn. Another important supplier for us, manufacturing, is in Singapore, where we have close to 500 employees and they have a capacity of around 140 vertical machine centers and EDMs per month. Kolejnym ważnym punktem na naszej mapie jest Singapur. Tam zatrudniamy prawie 500 pracowników i produkujemy 140 poziomych centrów obrotowych miesięcznie. And in addition to that, we then have smaller production plants in China and India. So the solution that we have now for Dymold is mainly vertical machining centers and EDM. But also some mold makers want to use horizontal machining centers, but mainly verticals and EDM. I w tej chwili naszym rozwiązaniem dla sektora Dymold są maszyny FMC 1, czyli pionowe, centrowe i MŻLD. And we also have a machining center for graphite machining, so that mold makers can make their own tools in graphite or in copper for EDM, and then apply it with our EDM machines. So they can have milling machines from Aikido, making the tools in graphite or metal, and then use it in the EDM applications. Mamy również centra obróbkowe do grafitu i miedzi. Nasi klienci mogą produkować swoje własne narzędzia, mogą również korzystać z naszych frezarek. For part manufacturing is mainly horizontal machining centers, also 5-axis of course, and we also offer our own flexible manufacturing system. Do produkcji części mamy poziome centra obróbkowe, pięcioosiowe centra obróbkowe, także oferujemy bardzo elastyczne rozwiązania, jeżeli chodzi o produkcję części. Aerospace, a lot of 5-axis machining centers for titanium, for aluminium, heavy duty like Inconel materials. Also, sinker EDM is applied in the aerospace industry for drilling holes, for example, in blades where you need holes, small holes, and you cannot do that by drilling, so you need EDM to do that. Here you can see a picture of the biggest horizontal machining center that we have produced so far, which is for 20-meter aluminium structural parts. Tutaj ten slajd przedstawia naszą działalność w sektorze lotniczym. Oferujemy poziome centra obróbkowe do obróbki tytanu, aluminium, również do obróbki ciężkiej. Mamy również elektrodrążarki, które mogą w bardzo precyzyjny sposób właśnie drążyć dziury. I tutaj na zdjęciu widać jedną z naszych największych maszyn, która jest w stanie produkować elementy o długości 20 metrów. Są to elementy aluminium. So, what makes up Makino? What is really Makino now? Because many suppliers have a lot of products. And I want to try to describe the spectrum that Makino offers in order to understand what Makino really is. I teraz chciałbym opowiedzieć Państwu trochę na temat tego, co nas wyróżnia, czym jest Makino, i przedstawić Państwu całe spektrum naszej działalności. So here are some examples of micro machining, where really the highest level of precision is required. Tutaj kilka informacji na temat mikro obróbki, gdzie naprawdę potrzebny jest jak najwyższy poziom precyzji. You can see here some nails. These are made of graphite, and they are 50 microns of diameter. It's like a hair. I tutaj widać grafitowe igły na zdjęciu, które mają przekrój tej samej wielkości, co przekrój włosa, tej samej średnicy. And these graphite pins have been milled by one of our vertical machining centers. Milled. I też te szpilki, igły były frezowane przez jedną z naszych maszyn obróbkowych. So you can imagine what kind of stability you need in the machine in order to be milling such thin graphite pins that you can almost blow away like that. And they're gone, but they are really, so you can imagine what stability is needed. Także proszę sobie wyobrazić, jaką ogromną stabilność musi mieć
taka maszyna dla obróbki, żeby móc frezować coś tak małego, co można sobie po prostu zdmuchnąć z dłoni. And then a mold maker can use these pins as a tool in his sinker EDM and drill holes of this thickness. I potem można te igły wykorzystywać w elektroodrążarce, która będzie wierciła otwory właśnie o tak niewielkiej średnicy. Here's another example where you can see different colors, interference pattern of different colors, and this is because there are steps on these bands that have a difference in nanometer level, and because of the different wavelengths that you can reflect, you see the different colors. Tutaj na tym kolorowym zdjęciu widać różnice między poziomami tego przedmiotu i te różnice domierzymy dosłownie nanometra, a kolory biorą się stąd, że inaczej odbija się w nich światło. And you have a surface roughness which is 3 nanometers. I tutaj mam również powierzchnię, której delikatność tej powierzchni jest też również mierzona jest. So from this micro level extreme, you go to the other extreme, which is the heavy-duty cutting of titanium, for example, where you have a metal removal rate of 500 cubic centimeter per minute, or aluminium, where we reach up to 9 liters per minute. I od tej bardzo naszej precyzyjnej działalności przechodzimy do maszyn, które zajmują się obróbką ciężką. So what makes this possible is one core technology that we have in our machines, and that is the spindle. To wszystko jest możliwe dzięki jednej podstawowej technologii, której używamy w naszych maszynach. Jest to technologia przeciąga. Only through the highest level of technology that we can manufacture for our spindles, with core coolant, under-raise lubrication, with an enormous stability, we can reach from the micro level up to the heavy duty cutting performance. I dzięki naszym zaawansowanym wyrzecionom możemy przemieszczać się po tej skali od mikroobróbki po obróbkę, po ciężką obróbkę. And these spindles we make in this exclusive spindle manufacturing center, where we now manage to increase the production from 350 to 500 spindles per month on a 25,000 square meter surface. I te wrzeciona produkowane są właśnie w tej naszej ekskluzywnej fabryce i udało nam się zwiększyć produkcję z 350 do 500 wrzecion miesięcznie i wrzeciona produkowane są właśnie w tej fabryce, która ma 25 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni. So we continuously develop these technologies in order to be at the very highest level in our applications. Także cały czas rozwijamy nasze technologie, by znajdować się przez cały czas na najwyższym poziomie. Another part which makes Makino special, because with all these high performing technologies that we offer to our customers, we also need to provide support in order to utilize the potential of the machines. Oprócz tej wysokiej jakości, którą oferujemy naszym klientom, oferujemy im również wsparcie, żeby mogli w pełni korzystać właśnie z naszych maszyn. So 13% of all our employees are application engineers, which means people, employees who can demonstrate the technologies, who can help the customers after we have installed machines to boost the performance of the machines for their particular application. Także aż 13% naszych pracowników to są inżynierzy do spraw aplikacji, którzy udzielają wsparcia naszym klientom już po tym, jak nasi klienci zakupili swoje maszyny po instalacji maszyn, czyli dokładnie pokazują im, co można z tymi maszynami zrobić. OK, let's look at the financial year 2014 very shortly. Orders around 160 billion yen.